rozumiem, panie przewodniczący, że te podmioty, które otrzymały miejsce na multipleksie, otrzymały również możliwość ratalnej spłaty, to miały lepsze warunki udokumentowane ekonomiczne od podmiotu telewizji Trwam. Tak jest, miały udokumentowane pewniejsze warunki finansowania tej inwestycji. Tutaj rozłożenie na raty należności koncesyjnej, jedno nie ma z drugim nic wspólnego, wbrew temu, co powtarzają niektóre media. To jest zupełnie inna kwestia. Krajowa Rada postąpiła zgodnie z prawem. Najlepszy dowód jest tego, że Najwyższa Izba Kontroli, która co prawda wytknęła nam tutaj nawet niegospodarność, ja z tym się zupełnie nie zgadzam, nie wytknęła nam naruszenia prawa. Więc to wynika z zarówno z interesu publicznego, te nasze decyzje, jak i z interesów koncesjonariuszy. To nie dotyczy nie tylko multipleksu pierwszego, ale na przykład rozgłośnia decyzjalna województwa pomorskiego, gdańskiego, również dostała rozłożenie na należności na raty miesięczne i wiele innych podmiotów dostało takie rozłożenie na raty. Po prostu takie są warunki rynkowe obecnie w trudnej rywalizacji na tym rynku medialnym. Rozłożenie na raty tej należności nie ułatwia dokonanie tej należności wobec Skarbu Państwa, ale wcale nie stanowi tej opłaty pomocą publiczną. NIK, również Komisja Europejska, jeśli rozkładanie na raty właśnie jest poprzedzone pewnym badaniem i uzupełnione o tę specjalną opłatę, która jest oprocentowana, nikt tutaj nie uważa, że jest to pomoc publiczna. To nie jest pomoc publiczna. Oni nie dostali żadnych szczególnych warunków.